Cześć! Z tej strony Tomek Dobosz z Gili Gier Planszowych. Witam Was w kolejnej wideo recenzji. Dzisiejszy materiał i w zasadzie nie ten kolejny, ale nieco później powstał w cudzysłowie na zamówienie. Znaczy, przeczytałem na forum gier planszowych, że jest zapotrzebowanie na prezentację Mage Knighta po polsku, że podobno nikt z polskich wideo recenzentów, czy jak nas tam chcecie nazywać, nie zrobił filmiku o Mage Knightie. Więc napisałem, well, spróbuję. I dzisiaj właśnie próbuję to zrobić. Mage Knight, czyli Vladach Fatil, kurczę, nie wiem, dla mnie u szczytu formy, tak? Przygodówka z niesamowitymi po prostu mechanizmami, które wydawałoby się razem nie powinny działać, a jednak Vlada wrzucił to w jeden kocioł i zrobił coś. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Bardzo pokrótce, naprawdę, bo... Znaczy, pokrótce, to i tak będzie długo trwało, ale nie pokażę Wam wszystkiego dokładnie, bo to nie jest możliwe. To jest za duża gra, za wiele tam się dzieje. Mnóstwo rzeczy pewnie ominę. Dobra, tak czy inaczej, Mage Knight... Pokażę Wam, jak to wygląda, mniej więcej jak się gra, bardzo mniej więcej, a potem spróbuję to jakoś podsumować, tak? Okej, zapraszam do stołu. Zanim zacznę Wam pokazywać, co jest w środku Mage Knighta, taki szybki rzut oka. Tak wygląda mój komplet Mage Knighta. Podstawka, dwa dodatki, a w tych pudełkach są wszystkie karty, jakie znalazły się w tych grach. A co jest w środku, taki szybki rzut oka? Przepraszam. Tutaj jest zapakowane wszystko, tak? Tona rzeczy, widzicie? Jest naprawdę masa fajnego stuffu. Za chwilę Wam to będę pokazywał dokładnie w tym pudełku. Akurat pudełko od Kranga jest puste, bo wszystko zmieściło mi się w tych dwóch. Tutaj też jest masa ciekawostek. Karty okoszulkowane, upchane to wszystko jest, jak widzicie, są pełne praktycznie pudełka z kartami. O. Także trochę tego jest. Dobra, to taki szybki overview. Teraz przejdziemy do pokazania Mage Knighta podstawki. No dobra, przyznam szczerze, że opowiedzenie Wam o Mage Knightie to będzie... niezła jazda bez trzymanki, ponieważ Mage Knight jest olbrzymią grą. Naprawdę, tu jest tyle rzeczy, o których można mówić, które można pokazać, że nie ma siły, żebym ja wam to wszystko ładnie opowiedział, żebyście skumali co, jak się gra po kolei. Niemniej jednak postaram się wam chociaż przybliżyć ten temat. Dobra, więc w Mage Knightie gracze wcielają się w Mage Knightów. Tak wyglądają Mage Knighty. To są figurki naszych postaci. Cztery figurki, czyli czterech bohaterów w podstawce. Te figurki są malowane już domyślnie, tak? I owi Mage Knighti eksplorują mapę składaną z takich właśnie kafelków. To jest kafelek startowy. Gracze zaczynają z tego właśnie portalu. Układ tego kafelka może powodować, że mapa w całości będzie większa lub mniejsza. No i te kafelki później układa się w taki tu sposób. Oczywiście są pewne są pewne zasady, którymi się trzeba kierować, składając te kafelki. I gracze sobie po tej mapie sobie chodzą i eksplorują różne miejsca. Te kafelki są podzielone na dwie grupy. Zielone to są kafelki tak zwane wiejskie. Brązowe to są kafelki miejskie. To ma
To ma wpływ na kilka rzeczy, o których postaram się za chwilę powiedzieć. W trakcie swojej podróży po tych wszystkich miejscach postacie graczy napotykają na różne rzeczy. Mogą to być wioski, mogą to być kopalnie kryształów, mogą to być zamczyska, jakieś baszty do zdobycia. Mogą to być, tak jak tutaj, klasztory, w których można się uczyć różnych rzeczy, wynajmować jednostki. Mogą to być jakieś lochy, w których siedzą potwory. Mogą to być jaskinie potworów. Mogą to być miasta. Na takich miejscach, mam tutaj gdzieś jeszcze, tam gdzie są takie miecze, siedzą potwory, które pustoszą teren. Mogą to być jakieś starożytne ruiny, tak? Wszystkie te miejsca są jakoś opisane zasadami i można w nich robić różne rzeczy. Każde takie miejsce ma swoją kartę, typ miejsca, w którym można zobaczyć, co tam się dzieje. Na przykład to jest klasztor. Klasztor wygląda tak, ma taką ikonkę. Można w nim rekrutować jednostki, można się leczyć, można trenować zdolności. No, można w końcu tenże klasztor spalić i uzyskać jakieś tam z niego dobra. Tak? To są jakieś lochy, katakumby. Tak wyglądają, można wejść, spotkać jakieś monstrum, pokonać je i zyskać nagrodę. Tu są spawning groundy, czyli miejsca, w których wylęgają się potwory, też można zdobyć nagrodę za zabicie potworów. A tu mamy kopalnie kryształów, mamy jakieś magiczne kręgi, mamy wieże magów i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie miejsca czekają na graczy, aż gracze przyjdą, odkryją je i zrobią coś ciekawego albo i nie. W tych wszystkich miejscach gracze będą spotykać różne potwory. Te potwory oznaczane są takimi żetonami. Mam nadzieję, że to dobrze widać. To są różne żetony. Żetony to są jedne z silniejszych potworów. Najsłabsze żetony wyglądają tak. O, to są takie zielone żetony z mieczami. Są jeszcze żetony. Tego jest mnóstwo. Ja wyjmuję to na bieżąco, bo to nie ma sensu, żebym ja to miał wszystko rozłożone. To są żetony potworów z jakiejś podziemi. I jeszcze wam tu pokażę. Niech będą te magiczne. Są jeszcze, oprócz tych, są jeszcze dwa inne żetony. Są żetony na szare, na baszty i białe na miasta. I każdy taki żeton ma swój kolor, ma swoje oznaczenie, na jakim to jest terenie. A po drugiej stronie poczekajcie sekundę, bo problem jest taki, że ja mam tutaj wszystko zmieszane już razem. Przyznam, że nie rozdzielałem tego. Znaczy, tu jest podstawka i dwa dodatki, taki duży i mały. Dlatego jest tego tak dużo, ale będę się wam starał pokazywać teraz rzeczy, które są w podstawce, żebyście nagle nie myśleli, że coś takiego jest w dodatku. Znaczy w podstawce, no wiecie o co chodzi. Każdy żeton z drugiej strony, tak, tutaj mamy, że to jest fioletowy, wieża maga. Z drugiej strony mamy jakiegoś potwora i ten potwór ma różne statystyki, tak. To jest informacja, ile punktów doświadczenia gracz dostanie za jego zabicie. Tutaj są jego punkty wytrzymałości, jakieś specjalne zdolności. Tu jest jego atak, ten akurat ma specjalny atak lodem. I na bazie tego wszystkiego gracz, który atakuje takiego potwora, no dajcie mi to jakiegoś z podstawki. Chodź tu. Nie, ten nie jest chyba z podstawki. O, ten jest z podstawki. To jest jeden ze słabszych potworów. 3 ataku, 3 punkty doświadczenia, 4 punkty życia i jest ten, ta kusza oznacza, że jest szybki, to jest też opisane ta zdolność specjalnie. I gracze na tej podstawie, no, wiedzą, co atakują, znaczy nie zawsze ten token, ten żeton jest jawnie położony na, spadł mi, na
na planszy czasami jest zakryty i gracz dopiero kiedy zaatakuje, no to wie, co tam się kryje i wie, jak sobie z tym poradzić. Oprócz potworów gracze znajdą też na planszy ruiny. W tych ruinach czasami coś trzeba zrobić i coś się dostanie. Na przykład taki żeton ruin oznacza, że należy pokonać 2 zielone potwory i dostanie się 4 kryształy many. A ten mówi, że jak zapłaci się 3 kryształy, znaczy 3 punkty many niebieskiej, to 7 punktów doświadczenia idzie na konto bohatera. Zauważyliście już pewnie, że rzucam tutaj hasłami mana, walka, chodzenie, pokonywanie potworów. Kurczę, jak to się wszystko robi. I to jest najciekawsza część tej całej zabawy. Tutaj są, jeszcze wam pokażę, są miasta na Herokliksach zrobione. To jest po prostu, wykonanie tej gry jest boskie, tak? I tutaj mamy, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Tutaj widzicie, jest okienko i dane miasta na danym poziomie są. Dobra. Jak gracze w ogóle mają się w tym wszystkim znaleźć? Co z tym zrobić? Każdy gracz dostaje talię kart 16. Talię takich 16 kart. I to jest jego deck. I teraz uwaga, to jest, jak widzicie, wielka gra przygodowa, walka, figurki, no tona rzeczy. A główną mechaniką jest deck building. Nie taki może wielki, jak nie wiem, w Dominionie, czy w Legendary, czy w innych tego typu grach. Tutaj ten deck building jest troszeczkę mniejszy, bo tych kart do tego pierwszego deka, w którym jest 16 kart, dochodzi niewiele, no może drugie tyle wam dojdzie w trakcie całej bardzo długiej gry, tak? I te karty służą graczom do robienia wszystkiego. Teraz popatrzcie, jest, mamy 16 kart, te karty mają tutaj jakieś symbole, które mówią, kiedy można taką kartę rozegrać. W fazie ruchu, w fazie walki, kiedykolwiek, faza ruchu, faza interakcji i tak dalej, i tak dalej. I teraz każda karta ma dwa efekty. Górny to jest efekt podstawowy i dolny to jest efekt rozszerzony. Podstawowy można zagrać zawsze. Tak? Mam rękę 5 kart i mogę każdą z tych kart zagrać i otrzymać z niej efekt podstawowy. Jeżeli chcę otrzymać efekt zamiast, tak, nie dodatkowo, tylko zamiast podstawowego efekt rozszerzony, muszę zapłacić taką manę. W tym przypadku, żeby otrzymać ranged attack 3, muszę zapłacić białą manę. Tu, żeby otrzymać ten duży efekt, muszę zapłacić zieloną. Tu, żeby móc blokować, muszę zapłacić manę niebieską. Co jest ciekawe w tych kartach? Wszyscy mają zestaw praktycznie takich samych 16 kart. Praktycznie, ponieważ jedna karta zawsze jest inna. To jest... Boże, nie pamiętam, jak on ma na imię. To jest ten smoczek. To jest ten gościu. Karty tego kolesia. Moment, trochę ciemno. I on ma inną kartę, która nazywa się Wheel Focus. Tak? Inni gracze... Zaraz spróbuję znaleźć tutaj, co to było Wheel Focus. To było prawdopodobnie Concentration. To jest podstawowa karta, Concentration. A nasz smoczek zamiast Concentration ma Wheel Focus. Tak, nie ma Concentration. On ma Wheel Focus, który jest lepszą wersją właśnie tej koncentracji. No i cały rynek polega na tym, że gracz w swojej turze, kiedy ma na ręku karty, musi, ja to nazywam, rozwiązać zagadkę. Jak najlepiej zagrać te karty, aby zrobić to, co chce. Dojść gdzieś, zaatakować coś, kupić czary,
kupić cokolwiek, tak? Składając te wszystkie punkty ruchu, atak, dostawanie many, czy influence, czyli jakby punkty zakupu, zagrywa te karty w odpowiedniej kolejności, w odpowiedniej fazie swojej rundy i stara się coś z nich wykrzesać. Przy czym to jest 16 podstawowych. W trakcie gry, kiedy będziemy chodzić, będziemy odkrywać rzeczy, będziemy walczyć z potworami, po pierwsze, każdy gracz będzie otrzymywał punkty doświadczenia, które i punkty reputacji, które tutaj się zaznacza na takiej planszy. Levelując, będzie można dostawać nowe karty, zdolności, a także odblokowywać sobie tak zwane punkty dowodzenia. I w ogóle, poruszając się po tym świecie, będzie można dostawać nowe karty. Jest wielki dek, znaczy ten dek jest normalnie mniejszy, bo tu są też karty z dodatków, tak? Jest sobie dek, jak widzicie, znowu akcji. To są tak zwane akcje zaawansowane. Te akcje można otrzymać, znaczy dostać do deku za każdym razem, kiedy wchodzimy na parzysty poziom, czyli drugi, czwarty i tak dalej. Można je również czasem kupić w klasztorach. Można je zdobyć w różny inny sposób. To są również jakieś tam zdolności. Oczywiście one są potężniejsze niż ta podstawowa szesnastka, tak? Ice Shield, już Ice Block, Crystal Mastery, Maximal Effect. To są już naprawdę mocne karty i warto je mieć w swojej talii, żeby w pewnym momencie przyszły na rękę i no i coś tam nam pomogły. Kolejnymi kartami, które można zdobyć w trakcie gry i które można wykorzystywać, są czary. Czary też są bardzo ciekawe, ponieważ mają dwa pola. Pole górne to jest pole, które można użyć zawsze. Tak? Trzeba zapłacić manę, bum, rzucamy i taki czar jest w efekcie. Natomiast pole dolne to pole, które można wykorzystać tylko w nocy albo w miejscach, w których jest ciemno, na przykład w jakichś lochach. Musimy zapłacić manę plus czarną manę i wtedy ten efekt, który jest dużo silniejszy, wchodzi nam w grę, tak? Na przykład, o tutaj mamy taki Restoration. Cokolwiek, znaczy w dzień czy zawsze, możemy się leczyć o 3, a jeżeli jesteśmy w lesie, leczyć o 5. Ale w nocy możemy się leczyć o 3, jeżeli jesteśmy w lesie 5, a do tego można przygotować, tak, postawić na nogi różne swoje jednostki, czyli jest to jakiś dodatkowy efekt. Kolejne karty, które można trafić do deku, to artefakty. I znowu mamy, te artefakty zdobywamy głównie zabijając potwory w lochach, czy gdzieś. I te artefakty również mają dwa działania, tak? Pierwsze działanie to jest po prostu zagrywamy ten artefakt z ręki, on działa i idzie na discard. Natomiast jeżeli chcemy odpalić ten drugi efekt, to artefakt jest odrzucany z gry, tak? Spróbujmy tutaj. Tutaj leczymy dwa punkty, plus jeden fejmu, czyli plus jedno doświadczenie za każdy punkt tutaj wykorzystany. Natomiast jeżeli odrzucimy go, to leczymy się o 6 i za każdym razem jak leczymy ranę z ręki, dociągamy kartę. No i tych artefaktów też jest mnóstwo. Oczywiście w podstawce jest ich mniej. Tu są też karty z dodatku, więc no właśnie. I ostatnia rzecz. Te karty, które wam teraz pokażę, nie idą do ręki, nie idą do deku, ale są używane jako... To są jednostki, które można wynająć w różnych miejscach. Możemy mieć tyle jednostek, ile wynosi poziom naszego dowodzenia. No i tutaj, tu są na przykład jacyś Utem Guardsmeni, tu jest napisane, gdzie można ich wynająć, który mają poziom, ile mają wytrzymałości, ile kosztują punktów influence oraz ich zdolności, które można wykorzystać. Kiedy wykorzystamy raz w czasie tury swojego ruchu,
Znaczy, nie, w czasie całej rundy gry, przepraszam, w czasie rundy gry. To ta jednostka staje się wyczerpana i odczerpuje się, czyli jakby wstaje dopiero w następnej rundzie dużej, bądź dzięki efektom takim jak tutaj właśnie ready up to three levels i tak dalej, i tak dalej. No i mamy tu różnych, tak, jacyś guardsmeni, jacyś chłopi, mnisi, znowu chłopi, jakieś golemy i tak dalej, i tak dalej. I te jednostki również mamy srebrne. Srebrne jednostki są dostępne zawsze. Oraz jednostki złote, silniejsze. I złote jednostki wchodzą do gry dopiero w momencie, kiedy pojawi się pierwszy złoty kafelek terenu na mapie. No i tutaj mamy na przykład co? Fire Mages, tak? Ogniści magowie, katapulty, ogniste golemy, tutaj jakieś Amotep Freezers, Ice Golemy, kolejni Fire Mages, tutaj Ice Mages, no po prostu kozackie rzeczy. Coś jeszcze? No oczywiście każdy z bohaterów tutaj może też mieć własne skille, które dostaje w trakcie levelowania. One tutaj na przykład, te skille mówią, że mam plus 2 do ataku, albo, to nie pamiętam, chyba za ranę można było ciągnąć kartę. Tutaj osłabia się wrogów. Tutaj mamy jakieś plusy do obrony. Tak? To jest po prostu coś niesamowitego. Jeszcze jedna rzecz. Cały czas mówiłem o manie. Tak? Mana. Skąd brać manę? Mana występuje w dwóch postaciach. W źródle, jako takie kosteczki, które można, każdy gracz w czasie swojego ruchu może wziąć jedną kostkę ze źródła. Mana jest w 6 kolorach. Jest biała, czerwona, niebieska i zielona, czyli oczywiście takie standardowe kolory, ale jest też czarna, której można używać tylko w nocy i złota, której można używać tylko w dzień. Ups, no, sfokusuj się. I tragedia. Złota działa w dzień jako joker, można jej użyć zamiast wszystkiego. Czarna działa w nocy tylko i wyłącznie i używa się jej do odpalania czarów. Co z tym dniem i nocą, się pytacie? Gra jest podzielona na rundy. W każdej rundzie jest kilka faz, w których fazach to ruszają się gracze. A runda to dzień albo noc. Kiedy kończy się runda, kończy się dzień, kończy się noc. Zmienia się strona takiej planszy, żeby było wiadomo. Dzień i noc wpływają na to, jaka mana jest dostępna, z jakiej można korzystać. Wpływają też niekiedy na ruch, jak zobaczycie. Większość to jest ile ruchu trzeba wydać, żeby wejść na pole. I jak widać, w dzień po pustyni chodzi się za 5, po lesie chodzi się za 3, no bo jest gorąco, a w lesie cokolwiek widać. Natomiast w nocy po pustyni chodzi się za 3, bo jest chłodno i przyjemnie, ale lasu nie widać, bo drzewa zasłaniają i już trzeba wydać 5 punktów ruchu. Ach, jeszcze jedna rzecz o manie. Mana występuje również w postaci kryształów, które można ze sobą nosić, ponieważ to, co jest w kostkach, znika od razu po ruchu. O, przepraszam. Natomiast tutaj mamy... trochę sobie odsypię. O, kryształy many. To jest plastikowe, z takiego miękkiego plastiku. Co są kryształy many, które można czasami nosić w ekwipunku i używać w trakcie gry. Powtórzę jeszcze raz. Wykonanie Mage Knighta powala. Po prostu powala na kolana. Jest rewelacyjne. Dobra, czy coś wam jeszcze muszę powiedzieć? Nie, to chyba tyle. Naprawdę, to jest Mage Knight w pigułce. W bardzo małej pigułce, bo chyba nie ma takiej możliwości, żebym wam opowiedział o wszystkim. No to jest jakaś masakra by była. Tak? Coś jeszcze? Nie, naprawdę. Gra się w scenariusze. Nie ma takiej otwartej rozgrywki, że po prostu kładziemy mapę i hej. Są scenariusze, przepraszam, ale te scenariusze w zasadzie mają otwartą formę. Czasami trzeba po prostu znaleźć
znaleźć te miasta i je wszystkie podbić. Czasem będą poukładane jakieś specjalne dungeony, w których trzeba pokonać potwory. Czasami trzeba dojść do tych Magical Glade'ów. Zaraz wam pokażę taki jeden. O, trzeba odwiedzić takie glady i w nocy, bazując na tym, ile takich kręgów się odwiedziło, wzywamy potwory, z nimi walczymy i dostajemy punkty zwycięstwa. Dużo, dużo rzeczy. O złożoności Mage Knighta niech świadczy to, że ma dwie instrukcje. Ma dwie instrukcje. Jedna instrukcja to jest Game Walkthrough. Przeprowadza graczy przez taki mały scenariusz, gdzie uczą się grać. I druga instrukcja to jest instrukcja, w której są wszelkie zasady. Tutaj możemy sobie zobaczyć różne rodzaje potworów. A ten smoczek nazywa się Goldex, Mightiest of the Draconum. Tu są nasi bohaterowie. Jest Norovas, największy z lordów elfów. Jest Tovak Wyrmstalker, szef zakonu 9 kręgu. Arithea, kultystka krwi. To jest, tak jak mówiłem, Goldex. To jest Tovak Wyrmstalker. To jest oczywiście Arithea. Zwyczajowa kobieca zbroja. No i największy z elfickich lordów, czyli Norovas. Dobra, tyle. Mage Knight. Pigułka, po prostu, bo tego się inaczej nie da. Mógłbym gadać więcej, ale byście usnęli. To co? Podsumujemy? Podsumujemy. Czy da się szybko podsumować Mage Knighta? Nie da się. Gra jest rewelacyjna. Dla mnie osobiście i dla kilku moich znajomych to jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o przygodówki. Praktycznie zero losowości. Tam wszystko gracz ma w swoich rękach. Nie powiedziałem wam, że karty można zagrywać bokiem, także nawet jeżeli karta jest tylko do ruchu, to można ją zagrać w trakcie ataku bokiem i ona tak daje, i tak wtedy daje atak. Nie powiedziałem wam w trakcie tego opowiadania kilku takich jeszcze pewnie drobnych, no pewnych rzeczy, zasad, które mają wpływ na odbiór tej gry, no mają, bo to nie ma siły. Natomiast jak już przeczytacie instrukcję, bo to co wam pokazałem powinno wam wystarczyć, mam taką nadzieję, do ogarnięcia tego, czy to jest gra dla was, czy taka przygodówka z taką liczbą różnych mechanik, które no, w sumie nie powinny razem działać, no nie ma siły. Jednak działają. To jest chwat i u szczytu, a dla mnie po prostu umiejętności, tak? Jest taki, jeżeli chodzi o losowość, na przykład w Mage Knightie, jest takie określenie, że jak weźmiemy sobie trzy gry przygodowe, Talisman, Runebound i Mage Knighta i spróbujemy je ustawić na osi losowości, to na tym najbardziej minusowym końcu, czyli największa losowość, tam znajdzie się Talisman, tak? Talismana się gra tak, że rzucasz kostką, kto rzucił najwięcej, wygrał, dziękujemy, jest 10 sekund po Talismanie. Na środku, na neutralu jest Runebound, bo tam jest losowość, są rzuty kostką, ale gracz ma jakby jest większa decyzyjność gracza. Tak? Na temat tego, co zrobić. Mage Knight natomiast to jest jedna wielka decyzja gracza, co zrobi. No po prostu, tak? Nie ma bata. W Mage Knightie po prostu rozwiązujemy zagadki związane z tym, zagadki, tak? Co zrobić z tymi kartami, żeby dobrze wyszło non-stop. Jedynym dla mnie minusem Mage Knighta, dla mnie osobiście, nie mówię, że to jest prawda objawiona, ale dla mnie największym minusem Mage Knighta jest jego czasochłonność. 7 godzin, 8 godzin na 5 osób, 6, 5 godzin na 4 osoby, to się zdarza. To, że gościu wykonuje swój ruch, ostatni ruch, to jest rozstrzygnięcie jednej walki i potrafi siedzieć nad kartami 20 minut, to się zdarza. Trzeba na to wziąć poprawkę, że Mage Knight jest
długi. Na szczęście tam według mnie nie ma jakiegoś downtime'u, ponieważ w momencie, kiedy gra ktoś inny, to my nie siedzimy, nie patrzymy się tempo w planszę, ale mamy własne karty. My musimy wykumać, co zrobić z tymi kartami, bo po co kombinować w trakcie, tak? No to już wcześniej można zrobić. Co ciekawe, Mage Knight jest chyba jedyną grą, którą widziałem, która ma określone zasady cofania swojego ruchu. No, czasami nie wszystko musi wyjść tak, jak żeśmy wyliczyli. Gdzieś się okaże, że się pomyliliśmy i można cofnąć swój ruch w Mage Knight. To jest w ogóle niewiarygodne. I są do tego specjalne zasady opisane w instrukcji. Ale to wszystko razem składa się na to, że Mage Knight trwa długo. Ale reszta? Reszta dla mnie jest rewelacyjna. Klimat, decyzyjność, karty, grafiki, wykonanie, figurki, no to jest, kostki, te żetony, no to jest rewelacja. Słuchajcie, to ja wiem, za co płacę, tak? Kupujesz Mage Knighta za tam, nie wiem, 250 zł, ale otwierasz go, to jest takie pudełko, ono jest ciężkie, naprawdę ono jest ciężkie. Tam jest mnóstwo cudownych rzeczy. Autentycznie. Brzmię jak fanboy? Kurczę, może jestem fanboyem Mage Knighta. Być może tak. Ale mnie ta gra się podoba potwornie. I naprawdę wszystkich fanów przygodówek zachęcam. Spróbujcie Mage Knighta. Dobra, to tyle na temat Mage Knighta. To w zasadzie jest pierwszy odcinek Mage Knightowy. Będzie jeszcze jeden. Ja nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa. Ale pokażę wam dwa dodatki, które posiadam. Jedyne dwa, jakie wyszły, ale które mam, to jest The Lost Legion i Krang. Pokażę wam, co jest w tych dodatkach, bo Mage Knight z dodatkami to jest jednak Mage Knight z dodatkami. Dobra, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że ten materiał jakoś spełnił wasze oczekiwania co do prezentacji Mage Knighta po polsku. I co? Do następnego razu. Trzymajcie się.